Witam wszystkich serdecznie. Ja jestem Werbel, a to będzie następny film z serii, w której gram tylko i wyłącznie leśnymi istotami. Także w tym filmie przejdziemy sobie pierwsze wierzchołki czasu, otrzymamy, mam nadzieję, że artefakt, jeżeli oczywiście tę mapę zrobimy. Także każdy już myślę, że wie, co to za mapa. Jest to pierwsza mapa, więc raczej każdy, kto to obejrzy, już dawno ją przeszedł na swoim głównym koncie. Więc nie ma się co tutaj rozwodzić, po prostu jedziemy i zobaczymy, jak to pójdzie. Powinno pójść tak naprawdę bez problemów. Jakiegoś tam, w sumie dwóch takich, powiedzmy, że pseudo-healerów posiadam. Znaczy, healowanie Solis jest dosyć mocne, żeby nie było. Ale nie jest to taki typowy healer, jak na przykład Nemora. No weźmy na przykład... Może weźmy to. I lecimy, jak ja dawno tego nie robiłem, po prostu masakra. One są chyba dosyć krótkie, więc ten film powinien być raczej krótki. Chociaż pamiętam, że na głównym koncie jakieś tam małe problemy były. Ale to były inne czasy. Jakoś tak wtedy wolniej się to wszystko robiło, mam wrażenie. Gra była taka bardziej powolna na początku. A teraz mam wrażenie, że idzie wszystko szybciej. Bardzo fajny relikt wpadł pod Solis, więc powinno pójść. O, mamy mlekę. Fajny relikt wpadł pod Solis, więc powinno pójść raczej bez większych problemów. No, zawalczmy z tym mocniejszym na początek. Solis w ogóle ściągnęła kogoś tam już na hita. Nawet nie zdążyłem zauważyć, kto to był. No, tutaj zdecydowanie będzie miała największe obrażenia, ale sprawdzimy sobie z ciekawości. 117 tysięcy, a reszta... Tutaj w ogóle nawet chłop nie zdążył zaistnieć. Nie miał nawet swojej jednej sekundy nawet nie miał. No, weźmy przewagę frakcji, bo jest tutaj trochę niemartwych. Raczej nie będę musiał używać żadnych najemników, no ale coś tam sobie zabierzmy w razie czego. Może... Albo dobra, nie będę zakładał teraz ekwipunku. No ten film będzie naprawdę krótki. No, nie spodziewałem się, że przejdę tak aż szybko. Jak ja dawno tego nie robiłem, nie? Aż wspomnienia wracają. Sprzed roku ponad już. Piękne czasy. Gra wtedy tak jakby tętniła życiem. No, to były jeszcze czasy, kiedy zaglądałem na czat polski. Co prawda nie odzywałem się tam w ogóle, bo... No wiadomo, jak tam było. I nadal jest, ale no, gra tętniła życiem o wiele bardziej niż tętni teraz, może w taki sposób. Nadal jest bardzo popularna, żeby nie było, ale to już jednak nie jest to samo, nie czuć tej świeżości takiej, nie? No, sami raczej przyznacie mi rację. No, weźmy obronę. Tak naprawdę nie ma znaczenia, bo jak z żadną z tych walk nie miałem problemów, to raczej już miał nie będę. No, użyj. No, trzeba przyznać, że żadnych problemów. Iron być może będzie musiał zostać poświęcony, może Ogi będzie miał swoje 5 minut, kto wie. No, weźmy... Tak naprawdę to nie ma większego znaczenia. Ile tu jeszcze walk zostało? Chyba dwie. Trochę zwoju wpadnie, jeżeli będę miał oczywiście odpowiednią ilość, to zrobimy sobie na koniec jako taki bonus samony po prostu. Także wygląda na to, że Ogi będzie miał swoje 5 minut. Bo ja sobie oczywiście wskrzeszę tego Aerona, tak o. Ale dodajmy szansę Ogiemu. No dajmy mu szansę naprawdę. Gdzie on tutaj jest? Czy ja nie mam Ogiego w ogóle? No masakra po prostu. No byłem pewien, że mam Ogiego. Chociaż na pierwszym poziomie. No ale nie mam, no to dajmy szansę Lyce. Może... No to przyspieszenie by mi się na pewno przydało. Tak na... codzienny użytek. No i w sumie tyle, no... Trzeba przyznać. Na pewno mi poszło to o wiele szybciej, chyba...
kilkukrotnie niż za pierwszym razem na głównym koncie. Co jest dosyć ciekawe. Dobra, zakończ wyprawę. Co jeszcze wypadałoby zrobić? Bo głupio kończyć w sumie film tak dosłownie po... Ile tam? 5 minut minęło? Łaskadury. Dobra, Solis nie dostaniesz. Dostanie Ulmus. Bo mówiliście, że mam rozwijać Ulmusa, no to powiedzmy, że w taki sposób go rozwinę. Co ja mam tutaj zrobić? No może... Ale niech będzie wieża. Chociaż właśnie... No nie wiem, naprawdę nie wiem. Może bohaterów Esperi znowuż nie zrobię, bo nie mam odblokowanych. Dobra, wieża. Zrobimy sobie trochę wieży. Myślę, że to będzie też spoko opcja. Tym bardziej, że przeciwnicy są tutaj trochę mocniejsi już ode mnie. Więc... W sumie, niech będzie wieża. Parę tylko pięter sobie zrobimy, żeby no trochę zwiększyć długość tego filmu, bo będzie on zdecydowanie za krótki. Też nie jestem fanem jakichś długich, strasznie bardzo filmów, ale no też takich dwuminutowych też niekoniecznie. Zobaczymy, jak daleko uda nam się tutaj zajść. Może do 75 chociaż? Same zwierzę ludzie tutaj. Chociaż zobaczcie, ten Saveas nie może w ogóle zabić Ulmusa. Aż miło popatrzeć na jego bezradność. No są problemy. Są problemy, trzeba przyznać. Jeżeli Solis uda się rzucić tą zdolność, to może... No chyba jednak nie. No niestety, no jeszcze spróbujemy. Może tego Saveasa zadzidę, że tak powiem, i może się uda coś. Jak on tutaj nie będzie rzucał, to w teorii przynajmniej powinno pomóc. Zresztą on ginie. Już zginął, leży tam, jak widać, na podłodze bezradny. Ale i tak są problemy. No coś tutaj się zdecydowanie nie zgadza. O co chodzi? Może zróbmy tak, no nie wiem, pomieszamy. Zobaczymy, nie mam doświadczenia w graniu tymi postaciami, więc... jakichś zaawansowanych taktyk tutaj stosował nie będę. Ale chyba trochę lepiej jest, no Arden się trochę dłużej utrzymał. Więc zdecydowanie przyniosło to efekty. Dobra, do 75. Jeżeli wystarczy, dam wam trochę krótszy film. Ale przynajmniej starałem się go wydłużyć. Nie chcę też ruszać kampanii, bo chciałbym przejść drugą część 6 rozdziału na jednym filmie. Więc jeszcze jedno piękne piętro z Brutusem, więc nie wiem, czy się uda. 91 tysięcy, więc no tutaj już jest spora przewaga. No nie wiem, ciężko to widzę. Jest Cass, jest Brutus. No też pewnie ma znaczenie to, jak ta Solis rzuci kwiatek, jak rzuci w dogodnym miejscu i odciągnie tych wszystkich bobów, no to może by się udało. No ładnie ich poczyściła ta Solis, nie? Na pewno ma największe obrażenia, 88 tysięcy. Arden się nie popisał, aczkolwiek coś tam leczenie wpadło. Ulmus, zobaczcie, nie? Ulmusa. Wyleczone obrażenia. Bardzo ładnie. No i co? To by było na tyle. Zobaczymy sobie te samony, czy możemy coś zrobić. Myślę, że to by było fajne tak na koniec. No niestety, muszę was zmartwić, że brakuje mi jeden samon do multi. A pojedynczo nie będę klikał, to może... O! Dostaliśmy Niru, patrzcie. Normalnie epickie zakończenie filmu. To sobie może otworzę. Całą resztę zostawimy. Raczej dużo tutaj... Nie mam doświadczenia, więc tak nie mógłbym nic zrobić. Jeszcze muszę dzisiaj zrobić labirynt, także to by było na tyle. Ja wam dziękuję za obejrzenie tego trochę krótszego filmu tym razem. No i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.
filmach.